zwykle w tym miejscu spotykamy się w czasie rocznic Powstania Warszawskiego, bo to jest pomnik zbudowany ku czci Polskiego Państwa Podziemnego z czasów II wojny światowej. Ale chyba nie ma lepszego miejsca na swoistą inaugurację obchodów 150. rocznicy Powstania Styczniowego niż to właśnie miejsce. To było niezwykłe, że w tamtych warunkach potrafiono i powołać rząd narodowy, i skarb, i urzędników, i żandarmerię, i całą armię walczącą w polu. To zaowocowało odzyskaniem państwa w 1918 roku. Jak wiemy, nie na długo. I niedługo, wkrótce potem trzeba było sięgnąć jeszcze raz do doświadczeń, do wzorców zachowań w okresie już II wojny światowej, gdy wzorem tamtego rządu narodowego, tamtej administracji, tamtej nawet organizacji, terytorialnej organizacji obrony, armii, wysiłku zbrojnego zbudowano i Polskie Państwo Podziemne, i Polską Armię Podziemną, Armię Krajową. Bardzo bym chciał, aby z tego płynął wniosek również o tym, że powinniśmy doceniać to, co się udało uzyskać kolejny raz. Wolne, nasze, polskie państwo. Bo przecież ta przelana krew powstańcza z roku 1863-4 i ta krew podziemnych żołnierzy z czasów II wojny światowej są zobowiązaniem, aby to, co oni wywalczyli dla nas, szanować, kochać i rozwijać jak najpiękniej. Że jesteśmy łańcuchem pokoleń. Jesteśmy łańcuchem, w ramach którego przekazujemy sobie i tradycje, ale wiedzę o sobie i marzenia o sobie, o naszym państwie. Te 150 lat, jeśli się przyłoży wasze nie takie długie jeszcze życie, to strasznie długo. Ale w życiu narodu 150 lat to może nie jedna chwila, ale to jest tylko parę pokoleń. Wy jesteście kolejnym ogniwem w łańcuchu polskich pokoleń, które już na szczęście nie muszą walczyć o wolność, ale warto, żeby o tej walce o wolność pamiętały. Bardzo serdecznie dziękuję za opiekę nad grobami powstańców w nieodległym Zaborowie Leśnym. Dzisiaj potrafimy ocenić, jak ważne jest dla społeczności lokalnych zakorzenienie w historii po to, aby lepiej przeżywać dzisiejszy dzień, dobry dzień dla Polski, dla Polaków, gdzie żyjemy we własnym państwie, niepodległym państwie, państwie ludzi wolnych, państwie rozwijającym się, państwie normalnym. Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, dla ciebie więcej. To tak płynie i przez muzykę, i przez wszystkie wydarzenia mamy tą jedną, czasami bardzo bolesną historię, klęsk, ale pamiętajcie, że mamy z tej historii dobrą ojczyznę, wolną, niepodległą, naszą dzisiaj. Trzeba dla niej śpiewać, trzeba dla niej się uczyć, a od czasu do czasu warto się troszkę i wzruszyć. Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać, nie żal.
jest wspomnienie tego wielkiego wspólnego wysiłku, wielkiego wspólnego marzenia w całej Europie o lepszym świecie ludzi i narodów wolnych. To jest ślad nie tylko pułkownika Nullo, ale to jest także i ślad, który prowadził do Polski, polskich emigrantów, którzy szkolili się w wymiarze wojskowym właśnie we Włoszech. Takich śladów prowadzących do całej Europy jest wiele. I z Francji. Przecież byli nie tylko Żuławi, którzy walczyli tutaj w powstaniu styczniowym, ale byli także i szkoleni polscy emigranci, którzy marzyli o walce o wolność własnej ojczyzny. Jest ten tradycyjny wymiar powstania, o którym warto też dzisiaj mówić, szczególnie tu w Muzeum Wojska Polskiego. No to było powstanie zbrojne. To przecież jest cząstka tradycji orężnej polskiej, polskiego wojska. Miłość do państwa, szacunek dla państwa, to także miłość do munduru polskiego, to także szacunek dla Wojska Polskiego. Nie tylko tego w wymiarze historycznym, ale także i tego, który jest naszą wspólną własnością, wspólną wartością. Śpi kolego w ciemnym grobie. Niech się Polska przyśni tobie. To była walka z państwem zaborczym. To była walka z Rosją carską. Ale powinniśmy wszyscy pamiętać, że była to walka różnych narodów, różnych ludzi, różnych kultur, różnych religii. Że wspomagana była także przez tych, którzy uważali, że wolność jest warta wspólnego wysiłku ze strony różnych krajów. Dzisiaj mogłem podziękować ambasadorom tych krajów, które wspomagały powstanie. Tych krajów, które wtedy cieszyły się swoją wolnością. Teraz mogę z głębokim przekonaniem podziękować ambasadorom Litwy, Białorusi, Ukrainy i Łotwy za to, że razem pamiętamy w sytuacji, kiedy powstanie styczniowe zakończone klęską jako ostatni akord dawnej Rzeczpospolitej jednocześnie było pierwszym akordem wielkiej walki, zwycięskiej walki na końcu narodów tego regionu Europy o własną narodową tożsamość, o własne narodowe państwa. To jest wielka lekcja historii, ale i wielkie przesłanie o szacunek dla wszystkich narodów, o szacunek także dla wspólnej historii.